Władysław Husejko z samorządem terytorialnym i administracją publiczną związany był od ponad 20 lat. Piastował stanowisko wiceprezydenta Koszalina do spraw rozwoju, pełnił funkcję wicewojewody koszalińskiego, a następnie wicewojewody zachodniopomorskiego. Był radnym drugiej i czwartej kadencji Rady Miejskiej w Koszalinie oraz radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego pierwszej kadencji. 22 kwietnia 2008 roku Sejmik powierzył mu stanowisko marszałka województwa. Władysław Husejko zmarł dziś rano w koszalińskim szpitalu. Przegrał z nowotworem, z którym zmagał się od ponad roku. Miał 60 lat.